Hej kochani, witajcie serdecznie w pierwszym odcinku i takim testowym odcinku z gry Ever After Falls. Gierka typu Stardew. Wiecie, taka cozy, my takie lubimy. My chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak to będziemy się relaksować przy niej, więc jakieś farmy, tylko że tutaj są też roboty, drony. Taka trochę bogata fabuła, jest podkreślone, że jest bogata fabuła, w tej grze niestety języka polskiego nie ma, więc też nie wiem, jak sobie poradzimy. Zobaczymy. Mówię, że to jest odcinek testowy też, ponieważ nagrywam już w nowym miejscu zamieszkania i w pokoju może być trochę echo i chcę sprawdzić, czy po prostu jest to już coś, co da się przeżyć, czy jeszcze trzeba nad tym popracować i raczej ten dźwięk nie będzie taki, jakbym chciała, żeby był. Dlatego weźcie pod uwagę, że mogę brzmieć inaczej. Tutaj jest tak, co-op jest tylko na współdzielonym ekranie, więc niestety gramy samemu. I tutaj wybieramy standardową mini albo mode. Myślę, że weźmiemy sobie chyba standardowo tutaj. Zobaczymy. Nie wiem, ja to pierwszy raz odpalam. Razem z wami. Mamy kolor skóry bladziutka. Ja jestem bladziutka. Jakąś dziewczynkę byśmy sobie wzięli. Widzę, że zbyt dużego koloru nie ma. No to może, czyli wyboru koloru. Weźmiemy sobie blondyneczkę. A co? Zielony oczywiście, spodenki jakieś takie. A też zielony takie, o. Ja lubię takie kolorki. Mój ulubiony, no zielony. O kurczę, ale teraz to się zielone to się gryzie. O, ile zielonego! No trochę tych zielonych jest, co? Z czym ładnie? O, zielony z pomarańczowym chyba dobrze wygląda, nie? Tylko te spodnie jakoś tak, o, może nie będą ciemniejsze. A, i możemy zmienić pattern, no to jest bardzo fajnie. Paski jakieś, może taki kwiacior, nie mogę tego obracać ani nic. I kolor naszego zwierzaka, no kurczę, wzięłabym go zielonego. Może taki ciemny zielony, co? I, aha, jesteśmy oczywiście kobietą. Pewnie. Jak się nazywamy? Tak, to jest fajnie. Tak. Tak wyglądamy. Pewnego deszczowego dnia gdzieś na ziemi. O! Myszka. Ło, rusza myszka, bo ona się nie rusza. Ło, co tu się dzieje? Jo, jakie lagi. Dobra, wczytywanie ekranu, więc nie będziemy się czepiać. Aha. Mam jakieś intro? Posłałam myszkę. Patrzymy w prawo, patrzymy w lewo. Czy nic nam tutaj nie jedzie? Wygląda na to, że nie, to przechodzi... O mamo, naprawdę? My zaczynamy grę w ten sposób? O ja! O dobrze. Się obudziłaś. Co? Nie jesteś martwa. No, jeszcze. Witamy z powrotem. Dobrze ci widzieć. Minie trochę czasu, zanim sobie wszystko przypomnisz. But you have just woken up from a simulation. A właśnie obudziłaś z takiej symulacji życia? Aha, to też się nie działo naprawdę? To była symulacja jakaś? O. To była symulacja na świecie, na ziemi. To była ziemia. Ta symulacja była doprowadzona na ziemi. Symulacja w sensie, no tak, no symulacja chyba można to tak nazwać, nie? Takie wiecie, VR-y. Ach tak, ziemia. A z racji, że mnie jeszcze nie pamiętasz, to więc się jeszcze raz przedstawię troszkę. Może to ruszy twoje pamięć, ok? Czekaj. W każdej chwili. Finn, gdzie to świetne intro? Ok, widzę, że mają tutaj taki humor. Dog. Ach, złe wyczucie czasu, Finn. Znaczy, no, zły timing. Sorry, szef, ja trochę to schrzaniłem. Spróbujemy jeszcze raz? Dobra,
chodźmy, znaczy no, kontynuujmy. Nazywam się Dog. A ten kompetentna ma żabka to Finn. Tak jest to ja. Wyglądam cool na tym intro. Nie wyglądasz nie cool. Dzięki, Finn. Dobra, chodźmy na zewnątrz, okej? Okay? No. A, trochę się tutaj te chwasty rozprzestrzeniły. Bo nie było nas ponad rok. O kurczę. Doświadczasz czasu, znaczy czas leci o wiele wolniej w tej symulacji. Musimy jakoś na nazwę to wymyślić, nie symulacja, jakoś mi się nie podoba symulacja. Przepraszam, coś mówiłeś? A, Stardew co? Harvest co? Crossing Animals? Co? Nie rozumiem. Dobre, dobre. Bosie, szefie. Arlinka myśli, że to jest bardzo podobne do gier, które grała na ziemi. Naprawdę? Ha. No dobra, zobaczmy, czy możemy tutaj trochę posprzątać. Stardew co? Animal Crossing? Dobre to było. Dobra, no to pozwól, że jeszcze raz to wyjaśnię. Obudziłaś się właśnie z takiej sztucznej symulacji. Zostawmy to słowo. Zobacz na ekran po prawej. Film, możesz powiedzieć, co to jest po prawej? DOS wersja 1.1, szefie. Tak. Arlinka, czy wiesz, co to jest DOS? Tak. That's right. It stands for Dog Operating System. Aha, okej. Okay. Destination, ja wiem. Znaczy te doświadczenia tam w tej naszej symulacji sprawiły, że teraz możemy po prostu że widzimy podobieństwa do gier, które wspomniałam. Czy to ma sens? Całkowicie. Nie pytałem ciebie. Ja nie mówiłam do ciebie. Okej, okay, zostawmy to. Dobra, przyjdź ze mną pogadać, jak będziesz miała chwilę. Żyję w dużym drzewku. Domku na drzewie? Northeast stąd. Nie możesz go przegapić. Okej. Okay. Let's roll. Bring the computer gear. Okej, okay, ja mam przynieść jakiś computer gear? A nie, Finn, dobra. Press spację, żeby się obudzić. Już mamy mieczor jakiś w ręku. Może zdejmiemy. Aha, tak to wygląda. Gdzie są gdzie są interakcje? To jestem ciekawa. A czemu Q i E się przestawia? Okej. Okay. A F, R... Co to jest? Nie wiem, nacisnąłem R. Zapauzowane. Tu mamy, jak leci dzień, tak? Godzina. Pora roku, który ten pieniążki... Nie wiem, gra nam pewnie powie. O, jaka fajna muzyczka. A new quest has been started, your little companion. Jak mogę to... Spacja? Z? Your pet has been waiting patiently to your return. Speak with Daisy. A tu? Pogadać mamy z dogiem. It's Daisy, okej. Okay. A, map. Ojej, ile tu jest NPC-ów? O, Jezus. O, ale fajnie, można zobaczyć, gdzie są. A tu są... Okej. Okay. Ale jeszcze raz, poczekajcie, jak Z nacisnę. Na przykład, co to jest? Aha, crafting. Ojejku, to jest pewnie nasze wyposażenie, statystyki o nas, a to
To jest chyba system walki, bo tutaj jest karciany system walki, z tego co pamiętam w ogóle z opisu na Steamie. Tylko... A, tu jest guzik! Dobra. Tak się cieszę, że wróciłaś. Twój zwierzaczek czekał na ciebie bardzo długo. Czekał na twój powrót. Odwiedź mnie w Animal Center na prawo. Dobra. Możemy też również pod X-em zobaczyć, gdzie oni wszyscy są i questy pod Z. Aha, czyli ja znam Z, to są questy, a X to jest mapa. Ale ja nie wiem, Ami, Calvin, a tak, Cedric, Daisy. Daisy to kaczuszka, dobra. Ale najpierw chcieliśmy sobie tu trochę posprzątać, co? Mamy jakąś staminę. Weźmy te krzaki sprzed domu. Jo. O. Może zetnijmy jedno drzewo, może też będzie chciał. Jak to wygląda, też sprawdźmy. Nawet jest trochę tego drewna, nie? Teraz ciekawe, czy z tych odrastają drzewa, czy właśnie trzeba wyciąć, czy trzeba będzie sadzić. W każdej grze inna zasada. Co jeszcze mamy kilo, więc jakiegoś kamienia by trzeba było skopać. Którą mamy 8:30. Sklepy pewnie od 9, więc... Nie spieszmy się z tym miastem. Zobaczmy, jak ten kamień wygląda. Ale sobie pryz wybrałam, połowa twarzy zasłonięta. Ani to są jak bokiem chodzę. Okej. Dobra, mamy trochę kamienia. Bo coś mi przelatuje nad niebem. Plant is to grow a box tree. Proszę bardzo. Nie mam żadnej konewy. To może... Dobra, idziemy do miasta chyba. Można myszką chodzić? Nie. Nie, no może nie będziemy mieli miecza w ręku. O, a tu jest jakiś grzybol. Można podnosić! Uhuhu, a to? This emotion goes with everything. Dobra, bo ja nie chcę go zerzeć. A czemu mamy taką gwiazdkę? Idziemy. Okej. Nie można nacisnąć tego guzika? Items deposit into this bin will be shipped off for sale. We all know Mr. Sunday's press red button. Tutaj wrzucamy rzeczy, które chcemy sprzedać, a jak się pomylimy, to naciskamy czerwony guzik, żeby to wyciągnąć. A? O, mogę im też sprzątać? Okej. Dobra, bo ty kaczuszko byłaś, czekaj, to jakaś kurka jest. O, tutaj mam iść gdzieś. Halo? Staff entrance only. A, to może tutaj. Jest! Czekaj, wyjmę ten miecz. Kupibery! Kamućka fajna. Dobra, siema. Arlinka, jestem Daisy, jeżeli nie pamiętasz. I właśnie ogólnie prowadzę Animal Center. O, twój zwierzaczek był taki... No, cierpliwie czekam na twój powrót. O. Pamiętasz jego imię, prawda? Z wszystkich rzeczy, jakie zapomniałaś, nie mogłaś zapomnieć imienia swojego peta. Ha. Pewnie, że nie zapomniałam. Tak jest, Luna! Wiedziałam, że pamiętasz. Pozwól, że ci odświeżę pamięć, jak się z nim komunikować. A, tu F mamy naciskać i wtedy on kopie. Great, now press the pet button F on this tile again. This one... Aha, on dla nas kopie. Ja chyba grałam w demo tej gry, albo nie wiem, coś mi się wydaje, że... Spacją zasadzić. I teraz... On to podlewa. Jak mam to zrobić? Jak mam przyciągnąć?
Chyba przeciągnęłam. Ale nie wiem, jak to zrobiłam. One more thing. Let's say UNISB is working on command. Hold the cancel button C to call Luna back. A, okej. Okay. Depending on the title, Luna will be digging on that. Ona będzie nam tutaj robiła, wiecie, urała nam ziemię i podlewała. Okej. Okay. Ale to nie zmienia faktu, że chciałabym jeszcze z tą pogadać. O. Wiesz, o czym myśli ten pigeon? Ten, to chyba jest właśnie ten gołąbek. No gdzieś się tu po prostu pojawił, nie chce odejść. mamy jego zaufanie zdobyć. Ale nie mogę z nim pogadać, więc... A czy mogę coś się... I can't swim and I can't fly. Nie mogę pływać, ani nie mogę latać. A to wyglądasz na kaczkę, więc powinnaś umieć latać. Najgorsze jest, nie wiem, nie mogę kliknąć na te zwierzaki. Teleportation stone, place this down. To will be a pet to teleport to you this stone location. 2000. Nie wiem. Jakoś nieklikalne to wszystko, dobra. Ale mamy swojego peta, który może dla nas kopać. Chyba. Taka fajna owieczka. W ogóle taka fajna kreska, taka... Taka fajna. Siu! Please keep this area clean for everyone to enjoy. No to proszę bardzo. O, siema! Mogę z tą pogadać? Seed! Well... To jest, czy to nie jest przypadkiem mój dawny przyjaciel i jeszcze dawniejszy klient Arlinka? Znaczy idź popatrzeć, co mam tam ciekawego w swoim sklepie. Trochę go odnowiłem, odkąd byłaś ostatnim razem. I mam nadzieję, że sprawdzisz nowy system nagród, który ustawiłem. Zajęło mi trochę czasu, zanim przekonałem wszystkich, że to praktyczne, znaczy użyteczne. A do czego służy? Powiadali, płakali. Do czego to służy? A jak to się zadało? Musiałam wydać wszystkie swoje pieniążki na kabinę. Hopefully on your back there will be... No zobaczymy, co tam ciekawego ustawiłeś, ale nie wiem, gdzie masz swój sklep. Dobra, zobaczmy sobie tutaj w sumie, bo to wygląda jak... No właśnie. Tylko Cid, ty masz... Świetny moment na przyjechanie śmieciarki pod okno, znaczy pod okno. Tam gdzieś, ale słychać ją. Za każde 100 golda, które wydasz gdziekolwiek, dostaniesz jeden punkt nagrody. Użyj tej maszyny, żeby strajdować, czyli zamienić te nagrody, te punkty na jakieś nagrody, które odblokowują. A, na klucze, które odblokowują nagrody, te kabiny nagrodowe w całym mieście. A to one są tam jakoś poukrywane? 60-250? Uuu, dobra. A co my tu mamy? Fish food. Copper ore. Dobra, tutaj mamy jakieś insert one yellow prize key. A. Pink prize key, blue prize key, drony, o kurcze, monster slaying, jakieś lasery mają, auto targeting, extra inventory slots to hold everything you can carry, o, okej, okay. Super dron, 3000, o, ciepanie, ale mnie to interesuje, nie wiem, jakiś... Glass coffee table, albo jakiś orug. Ile mam pieniążków? 50. Nawet jakiś róg byśmy mogli kupić. Bad shit. No to można kupić te klucze, dobra. A to jest swoją drogą? 5 i coal daje glass. 3 i coal daje quartz panel. O. Fire sap, water sap, maple sap, orb tree sap, full sap, cherry blossom sap. Empty bottle. Dajemy jakieś esencje. Okej. Okay.
Świnko! Pepa, stój! Siema! Pit! A, sorry. Jo, to ja, Pit! A, znowu to z pamięcią. How many times you going to go in that thing? Ile razy jeszcze będziesz tam łazić? Ja jestem teraz zajęty. Później się zgadamy. Okej, a jeszcze teraz X. Bo my mieliśmy za zadanie jeszcze, no właśnie, speak to dog. On mówi, że on mieszka... Ja go tu znajdę. Ja go tu nie widzę. Ami, Bram, Calvin, Cedric. To chyba jest alfabetycznie? Dog, jest. Czyli trochę w prawo i do góry. Albo można przejść chyba tędy? O, a co tu mamy? Pixies will deposit anytime harvest into this box. Pixie deposit chest. Depozyt materiału. 40 drewna, 3 kwarce i 10 kamyków. Okej, okay, a jak to mamy zapozować? 10 kamyków. I to już się zalicza? Nie. Czekaj, jeszcze raz przeczytamy. A nie, to pixie będą tu wrzucać. Dawaj. Jakieś pixie. A jak to zrobić? Would you like to contribute? A, tak. Okej. Okay. To muszę mieć wybrane, tak. Dobra. Ja sobie zetnę później. Chodź, Luna. Gdzie ten dog mieszka? Dog. Freya? Bardzo ładne imię was, swoją drogą. Tam jakoś musimy przejść, bo musimy iść tędy. A, on mieszka jakby na... I tu? O, krówka! Cześć, Mućka. Albo Muciek. Calvin! Resident Fishings. Dobrze. A tu rybka, zobacz, sobie w miejscu stoi. Nie mogę teraz odstąpić ci wędki. Ale mam kawałek liny, która może ci się przydać, żeby skrafcić wędkę. Weź to jako prezent na twój powrót. Powrotny prezent. W ogóle jest pauza, jak rozmawiamy, to fajnie. A wiesz, że wędki nie są tylko do łowienia? Możesz także nimi wyciągać jakieś rzeczy, które są daleko gdzieś tam, będzie. Za Town Aquarium są jakieś grzybki, że możesz je sięgnąć właśnie fishing rodem, wędką. Moje celowanie jest tragiczne, więc byłoby świetnie, gdybyś to dla mnie zdobyła. Crafting, wędka, 10 drewna. Czy my możemy tu ścinać drzewo? Jak najbardziej, możemy niszczyć całe miasto. No to dog jeszcze poczeka, a my sobie weźmiemy drzewo. O, nawet mamy tego. Noska. Pamiętacie? No się noski nazywało. Jaka fajna babeczka. Ren. Cześć, Arlinka. Dog mi o tobie mówił. Nigdy się nie poznałyśmy, jestem Ren. I'm here while you... A, że przybyłam tutaj, jak jeszcze spałaś. Miło mi cię w końcu poznać. Wszyscy mi mówili, jaka jesteś świetna. I teraz mogę to zobaczyć na własne oczy. Ale moje pierwsze wrażenie jest... Wow, jesteś naprawdę świetna. Okej, okay. Już myślałam, że powie coś innego. O, dog, no dobra, cześć. O, Arlinka, czekałem na ciebie. Mam nadzieję, że się zadomowiłaś. Przydałaby nam się... Ekstra para rąk do roboty. Jest coś, co musisz dla mnie zrobić. I nie pytałbym się, gdyby nie było to coś bardzo potrzebnego, ważnego. Coś, co totalnie nie mogę zrobić samemu. To znaczy,
No. Wiecie, o co chodzi. Śmieszki, chiszki. Jest czerwony kubek na moim biurku. Trzymaj C przez sekundę, kiedy będziesz stała naprzeciwko niego, żeby go podnieść? Normalnie będziesz mogła podnosić rzeczy, które do ciebie należą, ale dałem ci tylko rzeczy, które do ciebie należą, ale daję ci moje pozwolenie, żeby wziąć mój czerwony kubek. Co? Mam mieć wziąć czerwony kubek z twojego domu? Naprawdę? To jest misja? Okej. Okay. Tylko... A gdzie jest twój dom? Tu mówisz o jakimś domku na drzewie? No stąd przyszedłeś, więc myślałam, że gdzieś tu mieszkasz, ale tu jest jakiś shop. Nie wiem, to jest twój dom? Chyba nie. Doesn't belong to you. Nie widzę tu czerwonego kubka, to jest chyba jakaś rodzina kaczek. Zresztą to nie wygląda mi na domek na drzewie. Bo on mówił treehouse, nie? Też nie widzę czerwonego kubka. A może on właśnie szedł do domu? O, to wygląda na domek na drzewie. O, jest! Okej, mamy kubek. Zobaczcie, jakie on ma psiurka! Jaki fajny! To jest ten symulator w ogóle chyba. A to co to jest? A, nie mogę. Nie mogę iść spać? Dogi, gdzie jesteś? Jesteś tutaj na południu. Gdzieś tu byłeś przed chwilą. Wow, niesamowite, po prostu niesamowite, brawo, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie wiem, jak sobie poradziłaś, żeby wziąć tę rzecz tak łatwo. O Boże. Dobra, a nie, on chyba będzie mnie uczył. Dobra, nauczyłam się, jak podnosić rzeczy. O, nagroda. Spooklets will extend your sleep curfew by 1 hour. It is guaranteed to rain every 6 days. Chyba deszcz byłby fajniejszy. Świetny wybór! Okej. Okay. Cokolwiek to znaczy. Słonik. To jest pan słonik, czy jakiś mrówkojad? Amy, niech my... Amy! Arlinka! Fajnie z tobą znowu pogadać. Tak wiele... Musimy nadrobić ten cały czas, który straciłyśmy. Chyba ona jest, nie? Musisz mi powiedzieć o swoim czasie spędzonym na Ziemi. Czy Einstein? Was Einstein in it again this time? A czy Einstein znowu tam był? Almost without fail. Nie cieszę się, że wróciłaś? It's played on the same way every single time. Humans just can't help destroying the planet, can they? O, ludzie po prostu nie mogą przestać niszczyć swoje planety, prawda? Zaufaj mi, nie chcesz wiedzieć. Okej. Okay. Robi się już trochę ciemno, więc myślę, że jest czas, żeby wrócić do domu. Tylko wiecie co? Ja tam zauważyłam taki fajny kamyk kolorowy. This guy blablabla... Aha, tak nie mogę wejść. Był taki fajny kamyk kolorowy, myślałam, że może... A to nie był przypadkiem węgiel tutaj? Oj. A co ja tu mam? Eat? Aha... Zjadłem kartę? Czy to tak miało być? Tutaj jakoś tak bardzo mało informacji jest. Nie wiem, czy to tak ma być. Ale chyba trzeba było ją zjeść, no. Kto
kto by nie chciał schrupać karty, nie? No nasz dom jest gdzieś na lewo, więc o, chyba dobrze idę. Moglibyśmy ewentualnie sprzedać na przykład grzyba? Tego też? My drewno możemy sprzedać. Zobaczymy. Zawsze to trochę grosza wpadnie. A ja sobie tak naprawdę mogę naciąć te rzeczy. O, znowu jakiś box. Tree. A my mamy maple. A teraz mogę na przykład powiedzieć... Kicia, weź ten. To podlej, nie? No nie. Weź mi tu zrób na przykład 4. I jeszcze. Ja chyba nie mam nasion. Żebyś mogła mi tutaj pomóc. Może coś znajdę. Jakieś nasiona. O, szyszkę. Zobaczmy w ogóle, jak nasza farma wygląda. Poza tym, że jest zarośnięta. Ciekawe też, do której godziny możemy łazić, nie? To też jest dobre pytanie. Mamy tu coś ciekawego? To jakieś przejście. Zobaczmy, co to za drzewko. Wygląda ciekawie. Mogę je ściąć? Mogę. Puffle tree chyba. A czy ogólnie to zwykły wood z tego jest, ale... Aha. A tu chyba te sap można było ściągać z drzew. Powiedziałam, tam puffle coś był sap. Miałam zrobić wędkę. Mamy wędkę. W ogóle ten list kosztuje 60. O, to nie czekaj, nie tędy chciałam przejść. A co to jest? Co? Bo my nie mamy w domu rzeczy. O, ja też sobie to sprzedam. Hehe. I drzewka sobie jeszcze tu zasadzę. To jest tam, gdzie kwadrat się pokazuje. Nie cierpię takiego sterowania, ale okej. We are Pip and Pepper from Penguin Post. Pip i Pepper z poczty. Pepper, lol, Pip, co? Dali mi trochę karocidów, jak fajnie. Które się gdzieś tam zgubiły. W ten presun. Take attachment. Tak, zanim zasadzimy, to jeszcze... Kolejne 60. Nie ma tak jak sprzedawać listy. Ten. Kicia. Ciężko się operuje, bo muszę trzymać F, a jednocześnie naciskać D. Bo wiecie co, na padzie myślę, że łatwiej by się grało, ale kompletnie nie wiem, gdzie mam pada. Jeszcze nie rozpakowałam. Więc... Poradzimy sobie na myszce, myślę. Dobra. Chodźmy spać, zobaczymy, czy gra się zapisuje tylko jak się idzie spać, bo jeżeli tak, to akurat będziemy mieli pierwszy testowy odcinek. O! Spukle mnie... Aha, czyli te duchy jakby mnie zagonią do spania za godzinę, czyli o północy. Dobra. Jeszcze mam chwilę. Chyba, że będę mogła przed nimi uciekać. Nie mam żadnej staminy, tylko czas mnie ogranicza w tej grze. To też dobrze wiedzieć. Chyba, że pierwszego dnia nie mam staminy. Ops. Dużo drewna, bo 10 drewna w sumie jak za jedno drzewo. O, mamy pięknie i łyso. Dobra, idziemy spać. Warning!
Warning! O, z moim zwierzaczkiem. Saving. No właśnie. Gra się zapisuje tak, że moi drodzy, sprzedaliśmy dwa listy, trochę drewna, jakiegoś grzyba, który wygląda jak solniczka i jakiegoś małego grzybka i zarobiliśmy 178. Dajcie znać, co myślicie, dajcie znać coś dźwiękiem, czy jest mocne echo, czy da się to ogarnąć i możemy lecieć na przykład Scrap the World dalej. No i oczywiście jak ta gra wam się podoba, dajcie znać, co myślicie o takich właśnie cozy. Ja lubię takie, wiecie, stardiowe gierki. Zobaczymy, jak ta się rozkręci. Ciężko się steruje, ale idzie się przyzwyczaić, wiadomo. Także czekam na komentarze. Do następnego. Bye!